Cześć, z tej strony Kermito. Będzie to filmik na temat podsumowania kwietnia. Więc przede wszystkim w ostatnim czasie działo się bardzo dużo. Ja tych filmików nie mogłem za bardzo nagrywać, byłem bardzo zajęty. Przede wszystkim też na serwerze. Głównie dlatego, że tak jak widzicie, tutaj już tyka zegar. Także poza organizacją akcji, która była kilka dni temu, też ogarnialiśmy całą tą sprawę z odkryciami i puszczaliśmy zegar, czyli z naszych wyliczeń wynika, że 10-11 maja to będzie taki moment, kiedy serwer 78 się zamknie i zakończy się naszym zwycięstwem. Natomiast tradycyjnie no, mamy dzisiaj 30 kwietnia i no, już właściwie noc na 1 maja i chciałbym podsumować kwiecień, więc w tym filmiku wyjątkowo będzie to takie podsumowanie dosyć długie. Jeżeli chodzi o plemiona, no tak jak widzicie na pierwszym miejscu, oczywiście my z dosyć dużą przewagą, jeżeli chodzi o wioski, ponad 30, no prawie 32 tysiące wiosek przewagi nad drugim miejscem. Do tego dochodzi jeszcze 7,5 tysiąca wiosek w naszej Akademii w Gwiazdkach. Jeżeli chodzi o graczy, no to graczy mamy również całkiem sporo, właściwie całutka topka graczy. To są gracze Gehenny. Jestem 112, Lord Łukasz, Jurek, Epyty, Tysia, Zagix, który do nas dołączył, zaraz to będę też omawiał, Kermit, Towerpuszek, Ariele, Kosa, Wiesia, Chris, Szyszling, Agatka, Attila, Pijany Poeta, Pawelus, Lord, no ZX, coś tam, Miko, K3M, Hosie oraz Maniuszka. Także, tak jak widzicie, mamy ilu raz, dwa, trzy... Na 25 graczy 21 jest z Gehenny. Także można powiedzieć, że no totalnie ogólne zwycięstwo. No ogólnie po prostu totalne zwycięstwo na tym serwerze odnosimy. Jeżeli chodzi o pokonanie przeciwników jako plemiona, tak jak widzicie, no gigantyczna przewaga, jeżeli chodzi o agresję. 4 miliardy 279,5 miliona agresji. To tyle wykręciliśmy na tym serwerze. Drugie miejsce. Tylko 1,850 miliardów, także no dosyć duża przewaga. Też zwróćcie uwagę, że na trzecim miejscu jest nasza Akademia, 631 milionów pokonanych w ataku. Jeżeli chodzi o obronę, no tutaj nie mogło być inaczej. Wiadomo, skoro my atakujemy, to ktoś się inny musi bronić, tak? Także tutaj zajmujemy drugie miejsce, 3 miliardy 374,5 miliona i nasza Akademia równe 900 milionów. To jest trzecie miejsce, no i razem my oczywiście na pierwszym miejscu 7 miliardów 654 miliony. No, jeszcze staramy się trochę podbijać ten wynik, żeby fajniej się w komnacie chwały zapisał. Nasza akademia ponad 1,5 miliarda pokonanych. Także tak się prezentowały nasze wyniki. To właściwie prawie już są wyniki ostateczne. Jeżeli chodzi o graczy, to tutaj jako agresorzy, no tutaj to już podobnie jak w graczach, nawet trochę chyba lepiej, bo z 25 graczy tylko 3 graczy mamy spoza Gehenny, jeżeli chodzi o agresorów. Także tutaj mam tak, Kermit to Wielpuszek, Lord Łukasz, K3M, Kilek, Jestem 112, Sir Love, Ozolek, Zagix, Raf moje pyty, Pijany Poeta, Ryszardo, Jurek, Pantera Jasło, Frak, Szyszning, Chris, Marcin, Kosa, Maciej, Johnson i Dziabdzia. Też dla ciekawostki pokażę Wam, jak się dalej prezentuje ten ranking, bo również próżno w nim szukać naszych przeciwników. Głównie cały czas Gehenna, no i nasza Akademia. Tutaj jeszcze dalej Wam przewinę. Także no, mniej więcej tak to wyglądało i tak mniej więcej się grało na tym serwerze. Czyli my versus reszta świata, czyli my kontra reszta świata, która się po prostu przed nami broni. Jako obrońca tutaj na pierwszym miejscu Morfi. No, trzeba oddać, że przynajmniej nie usunął konta. Na drugim miejscu Pijany Poeta, później Lord Łukasz. W topce mamy jeszcze Sir Love, Garaz, Chris Valens. Wcześniej jeszcze Dawid, tylko że Dawid jest w Akademii, tu mi się nie podświetla. Czyli Dawid, Chris Valens, Frak, Diabok, Baftku z Gamy. I dalej tutaj jeszcze tak, Kermit to Wielpuszek, Dentysta, Adam i tyle. Tyle jeżeli chodzi o nas, tutaj w obrońcach to raczej nie brylowaliśmy, znaczy nie brylowaliśmy, no nie atakowali nas, nie? Tak mocno jak my ich, także tutaj ciężko by było, żebyśmy z nimi rywalizowali. Jeżeli chodzi o razem, to tutaj ten agresor, no wiadomo, również łatwiej było trochę tego obrońcę nabijać, ale razem mamy tak, Lord Łukasz, 407 milionów, bardzo fajny wynik, no dosyć duży wynik, jak na ilość czasu, który graliśmy, a graliśmy dokładnie
No kilkanaście miesięcy to było marzec, kwiecień, no to będzie 18-19 miesięcy gry. Także myślę, że jak na 19 miesięcy gry to są ogólnie wysokie dosyć wyniki. W porównaniu przynajmniej do poprzedniego serwera, na którym graliśmy, tam były te wyniki trochę słabsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o tutaj tych topowych graczy. No i mam tutaj Lord Łukasz, Pijany Poeta, Ekremitowy Puszek, Sir Love, Garas, Zostań Moim Fragiem, Chris Valens, Dawid, Dziobok, Paweł Kuskame, Dentysta Adam, Epyty Johnson, K3M. Okej, jeżeli chodzi o wojny, no to tutaj nie mogło być inaczej. Tak prezentuje się ranking wojenny. Może ja to przybliżę. Okej, na pierwszym miejscu nasze plemię główne. Zdobytych wiosek 32 129 wiosek, straconych 6858, stosunek 4,7, czyli stosunek tych zdobytych do utraconych. Pierwsze miejsce oczywiście bezapelacyjne. Na trzecim miejscu nasza akademia. Tutaj wiadomo, no tam głównie przesuwaliśmy też rozbiórki, więc tutaj jak widzicie, bilans ogólnie ujemny. No ale nie tak ujemny jak naszych przeciwników, czyli tutaj mamy bilans oni pół, szwoleżerowie pół, KO, kolekcjonerzy 0,6 i akademia obłąkani, akademia naszych przeciwników 1,1 ten, także no, no może powiem tak, no, no nieszczególne to są wyniki, no ale ostatecznie walczyli z dosyć dobrym przeciwnikiem, bo z nami. Ok, na koniec jeszcze oczywiście mapa serwera. Na niebiesko zaznaczyłem Gech, no i tylko zaznaczyłem Gech, więc to jest nasze plemię. W ostatnim momencie kwietnia, tak? Jeżeli chodzi o też tą kwestię zamknięcia serwera, to po naszej akcji, może ja jeszcze tą akcję pokażę, jak wypadła. Ogólnie to tak, mieliśmy taki pomysł, żeby zmienić nieco nasz sposób przeprowadzania akcji. To był sposób raz w miesiącu, a teraz stwierdziliśmy, że zaskoczymy troszkę naszych przeciwników i wymierzymy im akcję po 3 tygodniach, czyli po 1 kwietnia. To był 25 kwietnia. Taki termin wyznaczyliśmy i to było ciekawe dosyć, bo zderzyliśmy naszą akcję z ich akcją, którą wyprowadzili na nas. No i oczywiście ich ofensywa się tutaj załamała, bo jak zwykle. Nasza akcja była przygotowana dosyć dobrze, jeżeli nie zajebiście. No i tak to się prezentowało, tak? Tutaj widzicie 1 kwietnia 341, 265 wiosek przejęliśmy 25 kwietnia, ale wiadomo, że czasu na wybijanie monet nie mieliśmy dostatecznie dużo grubych, a wioski, no to naprawdę powiem szczerze, że no, na pusto żeśmy przelecieli i po prostu po tej akcji już nasi przeciwnicy się załamali kompletnie i stwierdziliśmy, żeby po prostu lepiej będzie zakończyć ten serwer i nie męczyć się już dalej. Dlatego przyszedł do nas Zagix, kolega, który miał brakujące odkrycia i zagartyka. Tak? Jeżeli chodzi o totalny nasz bilans na ten moment, to mamy 15 646 wiosek zdobytych i 6423 wioski stracone. Ogólnie w całej wojnie nasze plemię główne 14 041 podbitych, 3477 straconych. Tutaj pozostałe to już nie będę czytał, możecie sobie zobaczyć. Gracze, którzy, no tu już pokażę tylko totale, już nie będziemy się bawili. Na ten moment tak wygląda czołówka przejmujących w tej wojnie. Może ja przeczytam tutaj akurat, bo to fajnie wyróżnić. Na pierwszym miejscu Szyszynik, 685 przejęć. Myślę, że to musi robić wrażenie. Epyty 484 przejęcia, Pijany Poeta 437 przejęć. To jest czołówka. No może Lord Łukasz jeszcze 432 i Kilek 403. To jest piątka graczy, która przejęła ponad 400 wiosek w tej wojnie. To są super wyniki. Dalej Ozolek, Rafi, K3M, Maciej, Buczek, El Nino, Attila, Kermit Towelbuszek, Dziabdzia, Mirko, Dentysta, Adam, Silent 85, Belfer 998, Siwy J, Frak. I tak dalej, i tak dalej. No to już przepraszam, że nie będę czytał, ale tak jak widzicie, no
tutaj jest dosyć sporo tych naszych graczy, których warto wyróżnić, no ale tutaj klasycznie wyróżni tylko topka. Z ważnych rzeczy, po zamknięciu serwera 78 mnie osobiście będzie można dopaść na serwerze 92, także jak ktoś chce mnie zjechać, to zapraszam. Można będzie się też ze mną kontaktować, ponieważ na 92 świecie gramy aż do zamknięcia. Aż do zamknięcia. Nie, nie gramy, gramy aż do otwarcia świata setnego. Także te 8-9 miesięcy spędzę na świecie 92. Można ze mną uzgodnić ewentualne warunki dołączenia do naszej stałej ekipy, z którą będziemy właśnie ruszali na świecie setnym. Większość naszych graczy, takiej stałej ekipy, takich weteranów, będzie jeszcze sobie odpoczywać lub zbierać punkty premium, także bez spiny. No i w sumie tyle. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć.